szkoła, jak Agata powiedziała, ma przynosić w waszym życiu manifest życia. Manifest życia, który jest ściśle związany z absolutnym posłuszeństwem prawdzie, która jest tutaj głoszona. Życie nie ujawnia się w człowieku wtedy, kiedy człowiek zaczyna posiadać prawdę. Życie ujawnia się w człowieku, kiedy człowiek zaczyna wykonywać prawdę. Posiadanie prawdy nie czyni w twoim życiu niczego. Dokładnie niczego. Obciąża cię jedynie. Stwarza przestrzeń do powstawania frustracji. Za czym idą duchy potępienia. A więc posiadanie prawdy niczego nie daje. Prawdę się zdobywa, przyjmuje, zaczyna się w nią wierzyć i staje się człowiek jej wykonawcą. I to ten system przynosi sukces. Tylko ten system. Chrześcijaństwo zostało nawiedzone przez duchy religijne, które nauczyły ludzi tego, że wystarczy posiadać prawdę. Ale to jest nieprawda. Posiadanie prawdy nawet się nie wyzwoli. Rozumiecie? Posiadanie prawdy cię nie wyzwoli. Jest wielu ludzi, którzy nas słuchają. Stają się posiadaczami prawdy. Często ludzie mówią, dzwonią do mnie, czy piszą i mówią, tak długo cię słucham i zgłaszają mi problemy różne. Dlaczego ktoś mnie długo słucha i zgłasza później problemy? Dlatego, że jest to człowiek, który nie jest wykonawcą tego, czego ja uczę. Bo uczyć, przynajmniej inaczej, przyjmować nauczanie jest prosto. Bardzo prosto. Ale być wykonawcą tego to jest zupełnie inna sprawa. Zupełnie inna sprawa. I my o tym dużo mówimy, ale to każdy z was musi głęboko mieć to w siebie wbite, że to, co przyjmujecie tutaj, musicie, podkreślam grubą kreską, musicie wprowadzać w życie. Choćby nie wiem, jakie koszty temu towarzyszyły. Choćby nie wiem, co się miało z tym dziać. Ja, jak ktoś na przykład przychodzi do mnie na terapię, to siadam z nim na początku i mówię do tej osoby w ten sposób. Gwarantuję ci, że cię wyprowadzę z twoich problemów. Nie w 90%, tylko w 100. W 100%. Potrzebuję jedynie twojego absolutnego posłuszeństwa temu, co będę mówił. Bo ty za godzinę czy półtorej odejdziesz ode mnie, pójdziesz sobie do domu. I nie będę cię widział. I będziesz musiał wykazać posłuszeństwo temu, co teraz ode mnie usłyszałeś. Nie będę mógł cię też pilnować i cię nie sprawdzę. Ale jeśli to zrobisz, to gwarantuję ci 100% sukcesu. I tak mówi Bóg też. Bóg daje ci swoją prawdę. I mówi do ciebie, zrób tą rzecz, a ona przyniesie ci sukces. Niestety, większość chrześcijan tak nie robi. Dlaczego tak nie robi? Ponieważ, czy powodów jest kilka. Pierwszy powód to jest taki, że oni nie wierzą temu do końca. Dobrze się słucha nauczeń, które głoszę. Ale obdarować je zaufaniem to jest druga rzecz.
uwierzyć, czyli uznać je za pewność. Wiecie, co to jest pewność? To znaczy, że nie ma nic poza tym. Ktoś mówi tak, ja ci wierzę, a potem słucha czyjegoś nauczania, które jest inne niż moje. Ja mówię, oszukujesz, nie wierzysz mi. Dlaczego uważasz, że ci nie wierzę, Arturze? Ja mówię, dlatego uważam, że mi nie wierzysz. Ponieważ gdybyś mi wierzył, to przez myśl by ci nie przeszło posłuchać czegoś innego niż nauczania. Uznałbyś to za pewność, czyli ostateczność. Jednak ty tego nie uznajesz za ostateczność i próbujesz posłuchać jeszcze kogoś. To często tak jest, jak ludzie przychodzą do mnie i proszą mnie o jakieś tam wskazówki dietetyczne czy sportowe. I oni mnie pytają o coś. I ja mówię, okej, tylko będziesz musiał w 100% to zrobić. To zadziała wtedy. To zadziała. To zadziała wtedy u ciebie. W 100%. Musisz w 100% wykonywać prawdy, których się tutaj uczysz. Nie wolno jakby porzucać tego. Tego nie wolno robić. Bo to będzie powodowało, że będziesz się frustrował i będziesz się męczył. Osobiście znam trochę ludzi, którzy w 100% stosują prawdy, których nauczam i nie znalazłem ani jednego wśród tych ludzi, który miałby problemy. Po prostu. Po prostu nie. I dzisiaj będę do was mówił na temat Biblii. Biblii, która jest, no właśnie, czym jest Biblia? Kto powie, czym ona jest? Narzędzie. Kto? Narzędzie. Asia mówi, że narzędzie. Kto jeszcze powie, czym jest Biblia? Czym? Prawo. Język jakowy. Encyklopedia. Krótko, tylko Mateusz. Jak encyklopedia i ogólnie biur. Jak encyklopedia jest? Co jeszcze? A, Asia. Dobre rady. Dobre rady, Artur. Język Boga. Dobrze, tu jeszcze ktoś chciał coś powiedzieć. Prawda Boża. Prawda Boża. To książka. Zwykła książka. Książka, którą mogę kopnąć i poleci tam. Książka. Kosztowała 95 zł. Wyprodukowano ją w Chinach. Najprawdopodobniej niewierzący. Sprowadzono ją, bo jest taniej. To jest to, co ja właśnie mam w ręku. Prawdę wam powiedziałem. Amen. Jak się z nią najpierw zgodzicie, to będziecie dokładnie rozumieć, co będę mówił dalej dzisiaj na temat Biblii. A najpierw musicie się zgodzić z tą prawdą, że to jest książka. Wszystko, co powiedzieliście, jest piękne. Ale to jest książka. Książka. Ludzie, którzy gloryfikują Pismo Święte, Biblię, często kłócą się z naszymi ludźmi. Mówią, że to jest coś, co musi być podniesione do bardzo wysokiej rangi. Podobało mi się, jak Basia któregoś razu napisała komuś, co ty napisałeś o książce do matematyki, to było takie ładne. Że to jest książka do matematyki, tak? Tak. Jeżeli się nawet czytając książkę i nauczysz dodawać 2 plus 2, to ta książka ci nie pomoże. Możesz przeczytać całą książkę do matematyki. Całą książkę. Możesz jej nauczyć na pamięć. Ale jeżeli ty się nie nauczysz prostych mechanizmów, które są zawarte w tej książce, to ta książka niestety nie wpłynie na to, że staniesz się dobrym matematykiem. Biblia nie pomoże nikomu, jeżeli nie zostanie odpowiednio przez człowieka
umiejscowiona w swoim sercu i określona mentalnie. Ona nie pomoże nikomu. Bo to jest książka. Zwykła książka, w której jest wiele różnych rzeczy. Bardzo wiele różnych rzeczy. Prawdziwych i nieprawdziwych. Jest tam wiele faktów. Są tam też baśnie, legendy, różne historie. Rozumiecie? Różne głupstwa. Różne rzeczy są w Biblii. Bardzo różne. Mówię wam prawdę cały czas na razie. Chodzi mi o to, żebyśmy najpierw zrozumieli, z czym mamy do czynienia. Pewnie zrozumiemy, z czym mamy do czynienia, to będziemy ludźmi, którzy posiadają wszystkie narzędzia w skrzynce z narzędziami w swoich domach, tylko że młotkiem próbują przykręcać śruby, wkrętakiem przybijać gwoździe, rozumiecie? I tak dalej, i tak dalej. I mówią, mamy skrzynkę z narzędziami, jesteśmy zabezpieczeni. Nie, nie jesteśmy zabezpieczeni. Musimy wiedzieć, co w ogóle my mamy. Musimy to wiedzieć. Drugi list do Tymoteusza, 3:16-17. Drugi list do Tymoteusza, 3:16-17. Brzmi tak. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Pierwsza rzecz. Co to znaczy, że całe pismo, czyli Biblia, przez Boga są natchnione? Oznacza to, że ludzie, którzy pisali Pismo Święte, byli ludźmi odrodzonymi z Bożego Ducha i zapisy, które oni robili, wynikały z ich relacji z Bogiem. Nie wyglądało to nigdy w ten sposób, że usiadł sobie jakiś człowiek, a Duch Święty mu wpuszczał do głowy tekst, który ów człowiek skrupulatnie przepisywał na papier, deseczkę, jakąś płytkę glinianą, czy coś w tym rodzaju. Absolutnie tak nie było. To, że pismo przez Boga jest natchnione, oznacza, że ludzie, którzy je pisali, byli, czy też żyli w relacji z Bogiem i pod inspiracją Ducha Świętego podjęli decyzję, że będą różnorakie rzeczy spisywać. W większości tych ludzi do głowy nawet nie przyszło, że kiedyś stanie się to jakąkolwiek Biblią. Ten tekst, który przed chwileczką przeczytaliśmy, odnosi się tak naprawdę do Starego Testamentu. Ponieważ Nowego Testamentu nie było wtedy. Właśnie siedział Paweł w więzieniu, kiedy pisał Gryps do swojego podopiecznego Tymoteusza, wysyłając go nielegalną pocztą. W ten sposób powstał. Ja zresztą mówię, że to nie powinien być napisany list, tylko Gryps, bo większość Pawłowych w ogóle listów była wysyłana nielegalnie z więzienia, kiedy Paweł siedział 12 lat w różnych miejscach za różne sprawy. Nie wszystkie one były pisane w więzieniach, ale większość. Także akurat takie to były historie. Pomijając to, Pismo Święte to nie jest informacja, która wypłynęła od A do Z z umysłu Boga i została przelana na papier. To nie to. I nie możemy nigdy w ten sposób myśleć o Piśmie Świętym. Bo kiedy będziemy o nim myśleć w ten sposób, to ulegniemy jakiejś formie religii, która nas zmiecie. Musicie zauważyć bardzo ważną rzecz, że w tym świecie ludzie potrzebują
wierzący ludzie potrzebują czegoś jeszcze oprócz Boga. Zauważacie to, że potrzebują czegoś jeszcze oprócz Boga? Na przykład, szeroko pojęty ruch katolicki, co on tam potrzebuje? No potrzebuje sakramentów, potrzebuje różnego rodzaju zasad, 10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych, główne prawdy wiary, 7 grzechów głównych, 3 różne sprawy, rozumiecie, o co chodzi? Pacierz taki, wstawiennictwo świętych, Maria, współodkupicielka, zawsze dziewica. Wszystko jest to potrzebne, żeby ten system mógł funkcjonować. Czyli mamy Boga i mamy cały system tutaj. Mamy liturgię, mamy szaty, mamy oprawę i tak dalej. No, weźmy cokolwiek innego. Weźmy buddyzm. No, potrzebujemy tutaj mnichów. Mnichów, którzy żyją w czystości, którzy są nieskalani, którzy nie dotykają tego świata, których modlitwy są ważniejsze niż przeciętnych hindusów. Rozumiecie? No, mamy na przykład muzułmanów. No, mamy w ogóle Allaha, no i mamy Mekkę. Mamy w ogóle cały odprzęt związany z Mekką, podróże do Mekki. Wiecie, o co chodzi? Tak jak w ogóle tutaj do Lourdes, tam do Mekki. Rozumiecie, potrzebny jest Koran, bardzo ważna sprawa. Zasady, reguły, kamień, odciśnięta stopa w ogóle Abrahama w skale, gdzieś w ogóle, wiecie, w Jerozolimie, to ważne wszystko jest. Wiecie, że ten meczet, który oni zbudowali tam w Jerozolimie, to jest meczet zbudowany na skale, na której rzekomo Abraham miał złożyć swojego syna Izajaka w wierze i tam w centrum w ogóle tego meczetu jest taki kawałek skały i tam jest taka dziura i oni mówią, że to jest ślad stopy Abrahama. I oczywiście każdy muzułmanin ci powie, my absolutnie nie czcimy żadnych bałwanów, nie mamy żadnych symboli, ale gdzie zbudowali chałupę? Na miejscu, gdzie jest odcisk nogi Abrahama. Nie tam parę metrów, tylko tam. Czyli zawsze w tych wszystkich religiach potrzebny jest jakiś aspekt dodatkowy, zauważacie to? I to czyni w ogóle religię religią. Gadżet. Musi być gadżecik. Protestanci mają Biblię. Taki gadżet. Oni mają taki gadżet. I jest tak, mówisz coś do kogoś, a on mówi, czy to na pewno jest biblijne? Ło. Ale sprawdźmy w Biblii. Ło. Rozumiesz, o co chodzi? Czy za tym jeżdżenie rowerem jest biblijne? Noszenie okularów, czy jest biblijne? Skarpetki, czy są biblijne? Okazuje się, że te rzeczy nie są biblijne. Dlaczego? Dlatego, że one nie mają prawa być biblijne. Rozumiecie? Ale na to już oczywiście nikt nie zwraca uwagi, odsuwa na bok i nieważne, ponieważ Biblia jest Biblią, Pismo Święte, Słowo Boga. No Pismo Święte nie jest Słowem Boga. Biblia nie jest Słowem Boga. Słowem Boga, jak sama Biblia mówi, jest Jezus Chrystus. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas jedyny Syn od Ojca. Jak W napisane w tej Biblii, która nazywana jest Słowem Boga. Sama Biblia tłumaczy, że Słowem Boga jest Jezus Chrystus, a nie Biblia. Co tu jest napisane? Że to pismo jest napisane przez ludzi działających pod natchnieniem Ducha Świętego. I jaki ma cel? Jest ono pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Mamy 4 elementy, dla których Biblia ma funkcjonować. Rozumiecie, do czego jest Biblia? Jest tu napisane, do czego ona jest. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc Pismo Święte, Biblia, jakkolwiek sobie będziemy to nazywać, jest dla nas przydatnym elementem. Otóż na przestrzeni tysięcy lat Święty Duch na różnych kontynentach, w różnych epokach,
zebrał różnych ludzi, przez których napisał, tak to nazwiemy, różne sprawy. Po co? Abyśmy my, mając relację z tym Świętym Duchem, mieli pewnego rodzaju mapę, która może być dla nas pomocna w tym, aby odpowiednio i zwycięsko żyć. Biblia jest jak mapa, ale Duch Święty jest jak GPS. Rozumiesz? Ty wiesz, jak się trudno jeździ z mapą w samochodzie? A jak łatwo z GPS-em? Ci z was, którzy jeździli po Europie na przykład, nie po Polsce, tylko ale po Europie z mapą, to wiecie, co to jest jeździć z mapą. Mapy są nieaktualne, nie ma na nich narysowanych dróg, trzeba ciągle kupować nowe, a GPS jest połączony z satelitą w niebie i informuje nas o każdym pieprzonym domku na drodze. Chodzi o to, że Pismo Święte musi być przez nas odpowiednio ujęte. Odpowiednio ujęte. Bo jeżeli nie będzie ujęte odpowiednio, to nie skorzystamy z niego i nie będziemy mogli przyjąć nauki, nie wykryjemy błędów, nie dokonamy popraw i nie będziemy mieli możliwości bycia wychowanymi w sprawiedliwości. Czyli sami sobie w kolano strzelimy. A więc wystarczy Biblię źle umocować w swoim sercu i w intelekcie i mamy pozamiatane. Rozumiecie, o co chodzi? Ja jestem człowiekiem Biblii. Tylko ja Biblię umieściłem odpowiednio w swoim sercu i intelekcie i korzystam z niej 19 lat. Na początku byłem zwiedziony. Byłem zwiedzionym zielonoświątkowcem i uważałem, że właśnie ona, ta Biblia, będzie mnie prowadzić. A potem w tej Biblii przeczytałem taki tekst, że ci, którzy są dziećmi Bożymi, to ich prowadzi Duch Święty. Ja olśniłem. Mówię, myślałem, że mnie Biblia prowadzi. Ja myślałem, że mnie Biblia prowadzi. A ta Biblia mi powiedziała, że mnie Duch Święty prowadzi. Wow, ale numer. Rozumiecie? I to był akurat już koniec mojego bycia zielonoświątkowcem. Akurat, bo wtedy akurat tego doszedłem. Natomiast ty musisz tą Biblię odpowiednio w sobie najpierw ułożyć. Rozumiesz? Tutaj któregoś razu Agata zrobiła proroczy gest i porwała Biblię. Powstało wielkie larum na całą Polskę. O, porwała Biblię. No, żeby właśnie pokazać, że to nie jest Bóg. Ona jest pożyteczna, dobra, prawdziwa. Zawiera w sobie Boże zapisy. Ale to nie jest Boże Słowo. Biblia zawiera w sobie Boże Słowo. Ale Bożym Słowem nie jest. Nie można wziąć Biblii i wstawić ją w miejsce, w którym będziemy w nią patrzyli i uczyli się od A do Z Boga. Biblia to nie jest instrukcja obsługi Boga. Nie można uważać, że jeśli zna się Biblię, to zna się Boga. Nie można uważać, że jeżeli się dobrze czyta Biblię i postępuje się według wszystkiego, co ta Biblia pokazuje od A do Z, to to spowoduje, że Boga się pozna. Bo to nieprawda. Bo w Biblii jest masa rzeczy, które gdy są nieodpowiednio czytane i interpretowane, a ja za chwilę o tym powiem, to nie tylko nie doprowadzą człowieka do poznania Boga, ale spowodują, że on bardzo blisko szatana pozna. Na podstawie Biblii można się bardzo zbliżyć do diabła. I masa ludzi się zbliża do diabła. I mówią, to jest dobre, a to jest złe, bo tak mówi Pismo. Ja mówię, już jesteś ugotowany, ty, tumanie kurzu, ty. Bóg od początku powiedział, tam się nie interesować, co jest dobre, a co złe przypadkiem Adam z Ewą. Chce tam hasać po tym ogrodzie, wszystko zjadać, ale się nie interesować, co dobre, co złe. I oni nie wiedzieli, co jest dobre, co złe. Rozumiesz, o co chodzi? Oni nie wiedzieli. Wszystko było tak
Oni nie, nie, nic nie było dobre ani złe. Nie istniało pojęcie dobra ani zła. W ogóle, w ogóle, w ogóle nie, nie istniało pojęcie. Pojęcie dobra i zła jest patologiczne. Rozumiesz to? Patologiczne. Wiecie, dlaczego ja uczę, że Bóg jest dobry? Wiecie, czemu ja uczę, że Bóg jest dobry? Oświecić was? Dlatego, że żyjemy w patologicznym czasie. A wiesz, jaka jest prawda o Bogu głęboka? Że ja nie wiem, jaki jest Bóg. Albo jak jest dobry, to zależy. Na kogo? Bo weź teraz to rozwin głęboko. Jeśli zdefiniujesz go, że on jest dobry, na takim poziomie od A do Z, to jaki on jest dla diabła, proszę bardzo? A jaki on jest dla tych, którzy nie oddali życia Jezusowi, proszę bardzo? No jaki on jest? No nazwij to. Co mu powiesz? Sprawiedliwy powiesz, tak? Nie, żeby tam dobry czy zły jest dla nich. Jak ich do piekła w ogóle wrzuca. Nie, zły. Przeciwieństwem dobra jest zło. Zły jest. I go nie lubią. Boga nie lubią ci, którzy w Niego nie wierzą. Wiecie, o co chodzi? Wiecie dlaczego? Bo Bóg dla tych, którzy nie są Jego, jest zły. To zły tata. To tata, który daje klapa i się wpada do Hadesu. Bo się nie chciało wybawienia w Chrystusie Jezusie. To taka jest głęboka, filozoficzna prawda o Nim. A dlaczego się mówi, że Bóg jest dobry? Dlatego, że my żyjemy w tym chorym świecie i ten chory świat tylko tak się porusza. Dla nich Bóg jest dobry, diabeł zły. No to też ja nauczę. Bóg jest dobry, diabeł zły, od tego zacznijmy, a potem Cię będę wyprowadzał z tego miejsca, w które sam Cię prowadził. Rozumiecie? Taki myk. Takie święte kłamstwo. Żeby człowiekowi tyłek uratować. Rozumiecie? Bo to trzeba ratować. A dopiero potem tłumaczyć, jak żyć. Tak jak mój ojciec był ratownikiem i on mi mówił prostą rzecz. Mówi, jak ktoś nie chce być uratowany, na przykład płynę do niego, a on ze mną walczy, to pierwszą rzecz, co robię, to dostaję w ogóle strzał w nos, rozumiem, mdleję i go wyciągam z wody. I mówię, nie jednej już panience złamałem nos. Potem na mnie krzyczała, jak karetkę odwoziła. Powiedziała, żeby to mnie skarżyć. Mówi, ile razy mnie chcieli skarżyć? Skarżyć go chcieli. Mojego ojca chcieli skarżyć, bo on był ratownikiem morskim. Rozumiecie, o co chodzi? I dziewuchą nosy złamał niejednej. Bo ona się szarpała. On ją ratuje, a ona się szarpie. On mówi, przecież by utopiła i mnie w ogóle i siebie. Musiałem ją ogłuszyć. Niektórych ludzi trzeba ogłuszyć najpierw. Ogłuszyć. To im się wali z grubej rury. Tak, Bóg jest dobry. Dawaj, chodź. Potem ci pokażę resztę, bo na razie nie zniesiesz. Na razie nie zniesiesz tego, co jest dalej. Nie zniesiesz. W ogóle jak człowiek czyta Pismo Święte, to musi rozumieć, że musi go czytać z Duchem Świętym. Bo bez Ducha Świętego to może zostać wprowadzone w takie maliny, że się w głowie nie mieści. I w takie maliny zostały wprowadzone całe systemy religijne. Z tej Biblii pochodzi filozofia wszystkich zaburzeń w chrześcijaństwie, jakie są. To stąd pochodzi informacja o tym, że jest czyściec. Ktoś mówi, czyściec, protestanci mówią, czyściec jest niebiblijny. Weź katolika, który ma małe pojęcie przynajmniej o teologii, on ci zaraz wyjaśni, że czyściec jest biblijny. Zaraz ci znajdzie teksty, ja mam to wszystko opisane, gdzie to jest wszystko zrobione. Gdzie tam jest, skąd oni czyściec wzięli? Oni wszystko mają podciągnięte, łącznie w niebo wstąpieniem Najświętszej Marii Panny. Człowieku. Tam na skrzydłach odleciała jest. To ona. Oni mówią, to ona odleciała. Szok! Ale grób Marii można odwiedzić. Można, wszystko można odwiedzić. Ja wiem, że można grób odwiedzić. Proszę ciebie, co to jest grób odwiedzić? Ja po Izraelu jeździłem, to widziałem przy ciebie 18 tysięcy Golgot, 18 tysięcy grobów, mieszkań. W człowieku, tam wszystko możesz. Tam możesz kupić fiolkę z powietrzem, którym oddychano 2000 lat temu. Człowieku. A można kupić szczebel od drabiny, która się śniła Jakubowi, jak aniołowi schodzili. To jest Izrael, pamiętaj. Wszystko możliwe w tym kraju.
Bóg powiedział, że z tego kraju wyjdzie wszelkie błogosławieństwo i przekleństwo. Tam może być i grób. Wszystko tam może być. W dzisiejszych czasach by nie przeszły takie rzeczy, rozumiecie? Wtedy cnota była cnota, dzisiaj cnotę się robi. Dzisiaj zrobienie cnoty kosztuje człowieku $200 plastika. I koniec. Można być cnotliwą kobietą za $200. No, a w Polsce też robią. Więc wszystko to, co było możliwe, to religia zaabsorbowała, pokazała, w Biblii jest napisane i lecimy z koksem. I tak działa diabeł. Hitler z tym chodził. I na podstawie tego wykazał, że trzeba wszystkich Żydów wybić. Na podstawie Biblii wykazał Hitler. Rozumiecie, jaka jest ważna rzecz? To pismo czytamy pod autorytetem autora. Tak się czyta Pismo Święte. Pod autorytetem autora. Ewangelia Jana 5:39. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. O kim składa świadectwo Biblia? O Jezusie. I Biblię czytamy pod kątem świadectwa o Jezusie. Nie czytamy Biblii inaczej, bo każde inne czytanie Biblii jest grzechem. Jeżeli my nie szukamy chrystocentryczności w Piśmie Świętym, to lepiej czytać książki kucharskie. Cały Stary Testament i Nowy Testament składają świadectwo o Jezusie Chrystusie. Wszystko jest związane z Jezusem Chrystusem, który jest Słowem. Od początku tak było, jest i będzie. Cały system, oczywiście my nie mamy dzisiaj na to czasu, więc tego nie będziemy robili. Cały system, który jest systemem porównań, symboliki w Starym Testamencie dotyczy Jezusa. To są wszystko tematy chrystocentryczne. Wszystko. Rozumiecie? Wszystko. Wszystkie wzmianki, wszystkie informacje, one krok po kroku prowadzić mają społeczeństwo żydowskie do przyjścia Mesjasza. Wszystkie przykazania, wszystkie przepisy rabinistyczne, które powstały później na nich, one mają do tego prowadzić. Rozumiecie? Jezus Chrystus przejawia się jako symbol, rozumiecie? W wielu miejscach. W wielu miejscach. Widzimy w ogóle osobę Chrystusa, która jest opisana jako Hiob. Widzimy osobę Chrystusa opisaną jako Dawid. Widzimy osobę Chrystusa opisaną jako Mojżesz. W wielu różnych aspektach to trzeba umieć zrobić, umieć czytać. Rozumiecie? Umieć czytać to trzeba. Stary Testament był pisany przez niewierzących, inaczej, przez martwych duchowo dla martwych duchowo. Wiecie o tym? Wszyscy ludzie w Starym Testamencie są martwi duchowo. Mają martwego ducha. Martwego ducha. Wszyscy ci ludzie, łącznie ze wszystkimi prorokami, to są ludzie, którzy mają kontakt z Duchem Świętym z zewnątrz. Żaden nie jest narodzony z Bożego Ducha, bo wtedy nikt nie był narodzony z Bożego Ducha. Pierwsza osoba, która po tej ziemi chodziła z Duchem Świętym, to był Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Pierwsi ludzie, którzy się narodzili z Bożego Ducha, to ci, na których tchnął po swoim zmartwychwstaniu. Bo zasada była prosta, że nikt nie mógł być zbawiony, dopóki Chrystus nie był uwielbiony. A tym bardziej zanim przyszedł na ziemię. Więc cały Stary Testament to jest zapis, który jest napisany przez ludzi martwych duchowo, dla martwych duchowo. Więc co my tam rozpoznajemy? Chrystocentryczność jedynie. Wszystko ma nas prowadzić do chrystocentryczności. Musimy szukać Chrystusa w tym. Jego zasad, reguł, mentalności. Dlatego jak na przykład
ktoś się nawraca i go uczymy, zaczynamy go uczyć, to przede wszystkim mówimy do niego, zacznij od Nowego Testamentu. Ty nie czytaj Starego Testamentu. Bo jak chcesz obejrzeć horror, to sobie włącz w telewizji. Bo tam jest horror. Bo musimy być bardzo obiektywni i zrozumieć, że tam jest horror. Bo tam jest taki Bóg, rozumiecie, że się modli do niego ktoś i mówi, Panie, tam mnie stoi 800 tysięcy w ogóle armia. Ty byś posłał w ogóle anioła, żeby wyrżnęli. I przychodzą aniołowie i wyrzynają 800 tysięcy ludzi. Na przykład. W ogóle wiecie, co to jest? To jest horror jakiś. I bez w ogóle światła od strony chrystocentryczności, to w ogóle jest nieczytelne dla ludzi z zewnątrz. Bo ludzie z zewnątrz, czyli ludzie, którzy nie znają Jezusa, kiedy sięgają w ogóle po takie w ogóle zapisy, to oni mogą oszaleć. Co oni tam znajdą? Boga, który w ogóle za dobre wynagradza za złe karze? Boga, który w ogóle, jak chłopina w ogóle w sobotę se nazbierał chrustu, rozumiesz? Dzieciak 16-letni nazbierał sobie chrustu w sobotę, to Mojżesz powiedział, to teraz wszyscy w niego rzucamy kamieniami, a rodzice piersi. Taki mieli bar w Izraelu. Taka rozrywka. Bo Jahwe powiedział, utłucz 16-latka kamieniami, bo chrustu nazbierał, a ja powiedziałem, że nie będziesz w sobotę pracował. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, podaj komuś taki w ogóle traktat biblijny. Może powiedz, chcecie z Bogiem poznać, chodź, znam Boga, rozumiesz? Tak? Może dlatego niektórzy tak kładą nacisk na chrześcijaństwo, że powinno szabat święty. Chodzi o to, że Pismo Święte jest chrystocentryczne i tak musi być przez ciebie rozumiane. Tylko tego musisz w nim szukać. Jak się czytasz Pismo, to wiesz, Boże, objawię mi Chrystusa w tym wszystkim. Pokazuj mi, Duchu Święty, zasady i reguły chrystusowe w każdym zapisie Starego i Nowego Testamentu. Objawiaj mi, Panie, serce Chrystusa w tym wszystkim. Przez fakty, symbole, opisy, historie. Tak się czyta Pismo Święte. Ja pamiętam, jak mnie tego nikt nie uczył. Ja miałem trudne sytuacje, wiesz, jak mnie uczyli. Mnie uczyli, czytaj Pismo. Tak mi mówili w Kościele Świętym. Artur, módl się i czytaj Pismo. I pościć, jeszcze mi pościć tam kazali. Zawsze mi kazali pościć, modlić się i czytać Pismo. I ja byłem w różnych trudnych sytuacjach i ja czytałem te Pismo. Mówię, poczytam, ale co ja będę czytał? Może poczytam, bo tak sobie otworzyłem, bo tak mi mówili. Tak otwieramy sobie i czytamy, tak wiesz, bo Pan jest z tobą, On ci powie, gdzie czytać. I otwieram sobie proroka Izajasza na przykład. Ja załamany, jak tak sołtysa, człowieku. I tutaj wiesz, i mówię, poczytam sobie Pismo, polepszy mi się. I czytam w ogóle, wiesz, naród bezbożny będzie zmiażdżony. Ja mówię, o Boże. W ogóle wiesz, mi się nogi ukinają, wiesz, ten kto grzeszy w ogóle klątwa nad nim, a ja mówię, ale jazda, poczytałem Pismo, czuję się gorzej niż przed czytaniem. To mówię, nie będę czytał. Rozumiesz? I tak wielu ludzi miało. I mówili, coś ze mną jest nie w porządku. Czytam Pismo, ojejku, muszę się chyba więcej modlić, muszę więcej pościć, bo to Pismo mnie oskarża. Tak, tak, bo cię tego nauczyli religijni ludzie. Religia ci to zrobiła, rozumiesz, o co chodzi? Tak cię wprowadzili w taki kanał. W taki kanał. Rozumiesz? To tak jakby w ogóle człowieku ktoś umierał, na łożu śmierci ktoś leży, rozumiesz? I przychodzi do niego rodzina i mówi, wiesz co, chcielibyśmy ci pokazać w ogóle, jakie nagrobki są ładne teraz można kupić. Obejrzyj sobie katalog. Rozumiesz? Gość umiera, a rodzina mu katalog nagrobków przynosi. Mówi, przejrzyj, mówi, fajne? Lester Sabral mówi taką historię, opowiada, mówi, że był chory, umierał na płuca, w ogóle leżał w pokoju, a ojciec, bo to mało, wiesz, początek XX wieku, a ojciec mu trumnę strugał obok, w ogóle wiele co chodzi, a on mówi, w ogóle miałem taką atmosferę, a wierzący ojciec, wiecie o co chodzi, wierząca cała rodzina, nie? Ja mówię, wiesz jak to jest, jak umierasz w ogóle, wiesz, nie możesz oddychać, a obok twój ojciec trumnę struga. Rozumiesz, to nie jest zachęcające do życia w ogóle, wiesz, nie? To tak Biblia jest traktowana przez wielu ludzi. Poczytaj Pismo. Wiesz. Żeby takie były osoby, na przykład mówią, co mi Arturze zaleca? Mówię, 6 miesięcy zakazu czytania Starego Testamentu ci zalecam. Za 6 miesięcy, bo rozumiesz mnie, za pół roku wrócisz tam.
Jak ci się bania zmieni. To ty będziesz mógł czytać to tych, ten film sensacyjny, tam oglądać, bo ty tam wyłuskasz, rozumiesz, Chrystusa wtedy. Jak ty będziesz ugruntowany w łasce, jak ty będziesz ugruntowany w wierze, to ja ci dam teraz Stary Testament, to on cię wyszlifuje. Nabierzesz szlifów i oglądu proroczego. Rozumiesz? Po to. A teraz zakaz. Co mam robić? Ja mówię, 6 godzin modlitwy innymi językami codziennie i Ewangelia Jana na pamięć. Mówię, taka recepta. Ewangelia Łukasza 10:26. Ewangelia Łukasza 10:26. On też rzekł do niego, co napisano w prawie, jak czytasz? Pytanie Jezusa, jak czytasz? Pyta gościa, jak ty czytasz? Zobacz, Jezus mówi do niego, jak ty czytasz to, co jest napisane, czyli można czytać różnie. Więc albo z Duchem Świętym, albo bez Ducha Świętego. Albo ze zrozumieniem, albo bez zrozumienia. Można zapisy z Pisma Świętego czytać w taki sposób, że przyniosą ci porażkę. Porażkę. A można czytać tak, że przyniosą ci sukces. Jak czytasz? Bardzo ważne pytanie. Nie nawet już co czytasz, on go pyta, tylko jak ty czytasz. Tu też są zawarte, to jest pytanie o intencję. Po co ty to robisz? Czemu ty to robisz? Bo ci każą? Bo się boisz? Bo myślisz, że jak tego nie zrobisz, to cię Bóg zasroma? Rozumiesz? Tak myślisz? Czy dlatego czytasz, bo chcesz głęboko poznać serce Chrystusa? Czy dlatego czytasz, bo chcesz głęboko poznać duchowe zasady, którymi kieruje się w ogóle cała rzeczywistość, na której czele stoi Chrystus? Ewangelia Marka 13:14. Gdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia stojącą tam, gdzie stać nie powinna, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Chodzi o jeden tutaj zapis. Kto czyta, niech uważa. Czytamy uważnie, uważając na to, co czytamy. Pisma Świętego nie czyta się od po prostu przeczytam pismo. Dzisiaj byłem kiedyś w takiej grupie, dawno temu, lata temu modlitewnej. I ta grupa, tam jedna była taka osoba i było to po Nowy Rok się zaczynał i ona tak do mnie przyszła, taka uchachana, mówi, podjęłam decyzję, że dzisiaj w tym roku całe pismo przeczytam. Ja wtedy uważałem, że to takie chwalebne. Całe pismo ona przeczyta. I że tak się cieszyła, nawet te, mówi, księgi, te księgi kronik, to wszystko przeczyta. Bo ludzie myślą, że czytanie pisma ono będzie powodowało jakiś manifest wewnętrzny w środku. Ta osoba na przykład też miała taką manierę, że te pismo trzymała pod poduszką, oprócz tego, że je czytała. Bo uważała, że pismo pod poduszką będzie powodowało, że to będzie wpływało na nią, bo to jest święta księga. Ja w ogóle uważałem, że to jest takie chwalebne, że to okej, okay, no to super, nie? A potem mówię, Boże kochanie, pod poduszką trzymać chciała pismo, że to będzie działać na nią, jak taka płytka pod tym, co się wkładało pod wersalkę kiedyś, żeby prądy takie wodne, takie coś było, że ja to kiedyś nie wiedziałem, wchodzę do takich ludzi, ja mówię, a to, coś tam mi wpadło, ja to zaglądam, taka płytka leży, i ja tam, nie ruszaj, nie ruszaj, ja mówię, co to jest, ale to tak musi leżeć równo, ja mówię, a dlaczego to tak równo, bo to takie prądy są, wodne żyły i teraz to się lepiej żyje. No to tam ja Biblię, jak to płytkę, przecież to jest okultystyczne, to okultyzm. Biblia może stać się okultystycznym elementem w życiu. Bardzo prosto ją podnieść do ranki Boga i staje się w ogóle bałwanem w tym momencie. Czytamy z uwagą. Nie czytamy Pisma Świętego od żeby czytać. Rozważamy je, rozmyślamy o nim, zastanawiamy się nad tym, co czytamy. Modlimy się, gdy czytamy. Bierzemy fragment tego pisma i zastanawiamy się dogłębnie, co tam jest napisane. Badamy te rzeczy.
dochodzimy głęboko do tych rzeczy. Tym bardziej, że mamy do czynienia, przyjaciele, z komentarzami, bo to nie jest Biblia oryginalna, to jest komentarz. Wszystko to, co my posiadamy, to są komentarze, rozumiecie? Komentarze. W tej Biblii, którą mam tutaj, to zdiagnozowano przynajmniej 1000 błędów. 1000 błędów. Znaczących, ja nie mówię o małych błędach. W Biblii tysiąclecia to samo. We wszystkich Bibliach są błędy. Dlaczego? Bo one są przekładami. Przez tysiące lat ludzie przekładają te rzeczy, tłumaczą. A jacy ludzie? Bóg jedyny wie. W ogóle wiecie, że my nie mamy żadnego dowodu, że w ogóle te Biblie, które mamy, były tłumaczone przez ludzi odrodzonych z Bożego Ducha? W ogóle wiecie o tym? Nie ma na to żadnych dowodów. Powiem wam więcej. To, że jest taki kanon biblijny, a nie inny, na przykład jeżeli chodzi o Nowy Testament, nie? To jest decyzja prawosławnych mnichów. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Kto podjął decyzję, że to jest właśnie Biblia? I ludzie mówią, oni byli natchnieni przez Ducha Świętego. Ja mówię, a skąd ty to wiesz? Skąd ty wiesz, że grupa prawosławnych mnichów akurat ta była natchniona przez Ducha Świętego i oni akurat to złożyli w taki kanon? A czemu nie dodali innych ksiąg? Rozumiecie? Dlaczego tego nie zrobili? To są pytania, na które my musimy umieć, w ogóle musimy umieć sobie postawić te pytania. Ale mając już nawet to, co mamy, kiedy to czytamy i wiemy, że jest to chrystocentryczne, to musimy to robić w sposób uważny, mądry. Nie hop-siup. Ale czytasz, rozmyślasz, zastanawiasz się, składasz to do kupy. Stajesz się w pewnym sensie badaczem pisma. Masz słowniki, konkordacje jakieś, różne rzeczy. I ty nie opierasz się jedynie na tym, że wziął ktoś tak przetłumaczył. Masz Ducha Świętego w sobie. Zadaj sobie odrobinę trudu i zacznij badać pismo. Zacznij myśleć o tym, co tam napisane, a nie otwierasz machinalnie i czytasz czyjś komentarz i uważasz, halleluja, amen. No ale nie wiem, czy amen. No dawaj, zbadaj to. Dzięki Bogu za takiego człowieka, który nazywał się Strong i który napisał na przykład konkordację Stronga do Biblii Gdańskiej. I tam są bardzo ciekawą rzecz zrobił. Na przykład pokazał takimi grubymi literami, tam jest wypisane to, co jest naprawdę znalezione jako manuskrypt. Wy wiecie, ile jest dopisanych rzeczy? Dopisanych. Masa dopisanych rzeczy. Masa. Bo jak porównasz to, co znaleziono naprawdę, do tego, co my dzisiaj mamy w tych komentarzach, to ci oczy z orbit wyjdą. I ty myślisz, no kto to napisał? No tłumacz! No nie wiem czemu. Taki miał trudniejszy czas może. Siedział i tak przetłumaczył. I nie wiem, czy w Duchu Świętym w ogóle. Rozumiecie? A Kościół katolicki idzie krok dalej. Bo nie dość, że na przykład Biblia tysiąclecia jest komentarzem samym w sobie, to oni jeszcze komentarz do tego dają. To jeszcze jest pół strony w ogóle tego zapisu biblijnego, a pod spodem jest pół strony komentarza do komentarza, żeby na pewno zrobić to, co trzeba. Żeby tylko system działał. Ta księga jest do tego użyta. Żeby system działał. Rozumiesz? Żeby system działał. Do tego użyli księgi. Dlatego tak wielu ludzi nie jest w stanie sięgnąć w głębie duchowe. Bo im się wmawia różne historie. Po prostu. Ewangelia Jana 5,47. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jak uwierzycie moim słowom? Pismo jest dostępne przez wiarę. Samo czytanie pisma nie uczyni ciebie człowiekiem, który w jakikolwiek sposób będzie w stanie z tego skorzystać.
Ty musisz wierzyć w słowa Pisma. To musi być powiązane z wiarą. A teraz wyobraź sobie, że ty nie badasz Pisma, tylko mechanicznie w ogóle czytasz wszystko, co tam jest wlepione, nie zastanawiasz się nad niczym i swoją wiarą obdarowujesz to, co tam jest wlepione. Ty wiesz, jaką ty masz wiarę wtedy? Wierzysz w jakiś śmietnik. Ty sam nie zbadałeś. Nie zająłeś się tym nigdy. Ja pracowałem, jak na trzy zmiany pracowałem, słuchajcie, to był na przykład taki okres czasu tamten, że ja w ogóle non-stop po nocach badałem pismo. Zasypiałem z pismem przy głowie, ze słownikami, rozumiecie, o co chodzi? I budziłem się. I to trwało kilka lat. Bo ja powiedziałem, nie, ja muszę mieć prawidłowy ogląd tego, Panie Boże mój. Ja nie będę kolejnym w ogóle jakimś kostkiem, który będzie mówił, bo tak jest napisane w Biblii. Nie! Ja muszę wiedzieć, co to jest i o co tu chodzi. Ja muszę to zbadać. Jak zacząłem te rzeczy badać, rozumiecie, to doszedłem do takich wniosków różnych, że się w głowie nie mieści. Różnych wniosków, zupełnie innych. Są tak duże rozbieżności, że obwarowanie ich wiarą prowadzi do katastrofy. Dam wam przykład. W Księdze Izajasza jest taki zapis. Ja pokażę, jak wygląda katastrofa obdarowania wiarą czegoś, co nie jest w ogóle prawidłowe. W Księdze Izajasza, w naszych wszystkich tutaj, ja już nie pamiętam w którym miejscu, w naszych wszystkich tych Bibliach warszawskich, tysiąclecia też jest napisane tak. Kimże jesteś ty, który przymuszasz mnie, że Bóg to mówi. Wiecie, jak brzmi zapis? Stworzyłem cię. Przymuszaj mnie, bym działał. Szok. Czujesz klimat? Obdarowujesz wiarą tekst, że nie masz prawa naciskać Boga. Jakże to jest w ogóle fajne, związane z naszym w ogóle zakompleksionym i chorym narodem. Boga się naciska. A Bóg mówi tak. Naciśnij mnie. Wywrzyj na mnie wpływ. Gdyby ten człowiek wziął ten fragment, już nawet w chory sposób przetłumaczony tam w Izajasza i złożył go z tym, co jest napisane w Ewangelii jednej, że dla natręctwa waszego zostaliście wysłuchani, to wiedziałby, że gdzieś jest błąd, albo tu, albo tam, bo to są dwa przeciwstawne rozumowania. Tu nie mówimy o oglądach historycznych, które mogą być mylne, ale dwóch przeciwstawnych rozumowaniach. Kiedy ja przestałem myśleć w taki sposób, jak jest napisane tutaj, a zacząłem myśleć tak, jak jest napisane w oryginale i obwarowałem wiarą tamto, to zacząłem się inaczej modlić. Przyszedłem do Boga i powiedziałem tak, ty musisz to zrobić. Musisz to zrobić, bo ty to powiedziałeś. Ty to zrobisz. Ty musisz to zrobić, bo jak tego nie zrobisz, to nie będziesz Bogiem. I to jest wiara. W słowo. Rozumiecie, o co chodzi? Ale ja muszę znać to słowo. Ja muszę wiedzieć, jak do tego podejść. Jest napisane, światłem ciała jest oko. Jeśli oko twoje jasne, całe ciało twoje jasne. I to tłumaczono na miliardy sposobów. Mówiono, że musisz być czysty, musisz być w ogóle mieć prawidłowe intencje. Jak będziesz szczerze postępował, tak mi tłumaczono, to wszystko w twoim życiu będzie jasne. Dokopałem się do oryginału. W tamtym czasie, kiedy Żyd do Żyda mówił takie coś, masz jasne oko, oznaczało to, że dużo dajesz pieniędzy na świątynię. Słowo, że ktoś ma zdrowe, czyste oko, oznacza, że łoży kasę w Królestwo Boże. Rozumiecie? Dlatego jest napisane, światłem ciała jest oko. Czyli jeżeli ty siejesz kasę w moje królestwo, mówi Pan, to całe twoje życie będzie świecić. Różni się?
obdarowanie wiarą tamtego, a tego jest różnica? A wiarę jak zainwestujesz, to będziesz miał to, w co wierzysz. Jak uwierzysz w śmietnik, będziesz miał śmietnik, rozumiesz? Bo wiara jest pewnością tego, czego posiadasz. Co posiadasz, rozumiesz, o co chodzi? W zasadzie każdy w coś wierzy. Jeden dobrze, drugi źle. Ateista wierzy, że nie ma Boga. Rozumiesz? Bo nie ma na to żadnych dowodów. Chrześcijanin wierzy, że jest Bóg i też nie ma na to żadnych dowodów. Mówimy o dowodach naukowych. Jeden i drugi wierzy. Jeden wierzy dobrze i ma sukces, drugi wierzy źle i nie ma sukcesu. Jeżeli uwierzysz w źle interpretowane słowo, to będziesz miał porażkę. I potem będziesz chodził i się bujał. Uwierzyłem Pismu, a widzisz, bo trzeba było uwierzyć Bogu. Amen. Niech ci Pismo zapłaci teraz. Niech ci Pismo pobłogosławi. Rozumiesz? Poskarż się Towarzystwu Biblijnemu. Niech ci wyłożą rekompensatę. Rozumiem? To jest ważną rzecz wam mówię. Rzymian 4:3. Rzymian 4:3. Bo co mówi Pismo? Pismo mówi. Pismo mówi. Pismo mówi. A więc, czytając Pismo w odpowiedni sposób z Duchem Świętym, przychodzi do nas objawienie od Ducha Świętego. Bo Pismo mówi. To nie jest związane z tym, że my intelektualnie czytamy i wszystko sobie tam poukładamy w tej główce od A do Z. Nie. Ono mówi. Ono mówi. To z Niego powstają różne objawienia dopiero. Kiedy czytamy prawidłowo Pismo, w odpowiedni sposób to robimy, to ta litera pod wpływem Ducha Świętego zamienia się w objawienie, czyli rema. Powstaje rema. Ono mówi. Rozumiecie? Ono zawsze mówi. A więc jeśli go się źle czyta, to ono też będzie mówić, tylko źle. I zgadnij, czyj głos będziesz słyszał. Po przeczytaniu Pisma można słyszeć głos szatana. Jak się źle czyta, można słyszeć głos potępiający. Przeczytałeś parę wersetów Pisma, czujesz się potępiony. Kto do ciebie mówił? Właśnie poczytałeś Pismo i przemówił do ciebie Lucyfer. Bo czujesz się potępiony, a w Chrystusie nie ma żadnego potępienia. A więc jeśli po przeczytaniu Pisma czujesz się potępiony, to znaczy, że mówi do ciebie diabeł. Rozumiesz to? Diabeł. A więc diabeł będzie mówił do ciebie, jeśli będziesz czytał Pismo w nieodpowiedni sposób. Bo Pismo mówi. To w pewnym sensie jest duchowy związek. To duchowy związek. Wyciągnięcie złych informacji z Pisma jest toksyczne. Toksyczne. Ile powstało ruchów, na przykład ruch o płaskiej ziemi. Taki ruch. Ziemia jest płaska. Przychodzi kiedyś do mnie jeden człowiek, mówi, wie, że ziemia jest płaska. Ja akurat na ulicy to była tam ewangelizacja, bo ja mówię, o Boże, mówię, po co mnie pytasz, ziemia jest płaska. A mówi, ale jak myślisz, jest płaska? Ja mówię, idź z Bogiem, jest płaska, idź. Bo ja już wiem, że nic do niego nie dotrze, bo on przyszedł do mnie się podzielić na ewangelizację. Co musi mieć człowiek w głowie, żeby do mnie przyjść na ulicę, jak ja idę głosić Chrystusa ukrzyżowanego, że ziemia jest płaska. Ale skąd on wziął, że ziemia jest płaska? Z Pisma. Bo jemu się wydaje, że Pismo to jest książka techniczna. Rozumiecie? Ale Pismo nie jest książką techniczną. Ono nie służy do tego, żebyśmy się zastanawiali, czy ziemia jest płaska. Kiedyś inny do mnie mówi też, zbadałem Pismo, mówi, ziemia jest płaska. Ja mówię, a ty, mówię, dobrze, a ty oglądasz, mówię, czasami Discovery? Oni wszyscy kłamią, ja mówię, wszyscy, Discovery też, wszyscy kłamią, tak? Jedna wielka zmowa jest.
Uważasz, że w ogóle istnieje takie coś, jak ogólnie jedna wielka zmowa, że ziemia nie jest kulą, tylko jest płaska. I że naprawdę komuś na tym zależy, tak? Komu do cholery zależy na tym, żeby ziemia była płaska czy kuliska? No kogo to obchodzi, na litość boską? Nikogo! Co za głupstwa wyczytałeś? Jak czytasz? Co ty czytasz tam w ogóle? O co tu mi chodzi? Chrystusa masz tam szukać? A co ty, geologiem zostałeś? Geolog. Chrystocentryczne jest pismo, ale on nie wie, że on jest chrystocentryczny. I on szuka, czy ziemia tam jest płaska. Źle czyta, źle wierzy, kurczę, wszystko na opak. Rozumiesz, o co chodzi? I poważny facet, i kiedyś był w kościele, a już go nie ma. Bo z tą myślą wrócę. No szok. A pismo mówi. Ale o czym ono mówi? O tym, czego my szukamy. Źle szukamy, to źle mówi. Dobrze szukamy, to dobrze mówi. Bo w nim wszystko znajdziemy. Rozumiecie? Wszystko w nim znajdziemy. Wszystko. Będziemy chcieli w nim odnaleźć, proszę ciebie, zasady ruchów społecznych, to dowiemy się w ogóle, że jest szowinistyczne. Rozumiesz? Dowiemy się, tak? Jeżeli będziemy go źle czytali, to my dowiemy się o strasznej rzeczy. Na przykład, że pierwsi ludzie rozmnażali się między sobą, brat z siostrą. I było bardzo super. Rozumiesz, o co chodzi? Ale kiedy nasz umysł do tego nie będzie mógł tego chwycić, to wymyśli tezę. A diabeł zaraz tą tezę potwierdzi. I takie tezy powstają. Były jeszcze jakieś inne ludy, o których nie jest napisane. Bo to musiało tak być. Bo to niemożliwe, że brat z siostrą. Nie, to by Pan Bóg tego by nie zrobił. Ale tak, bo to jego umysł, on nie działa na zasadach, że Chrystus jest Panem, że Chrystusa tam szuka, tylko on w ogóle szuka na poziomie w ogóle swojego pojęcia moralności. Krzywe szukanie, to krzywe znalezienie. I powstaje chora teza jakaś, dodatkowa teza. I tych tez jest masa. Masa tez. Ewangelia Jana 10:35. Pismo nie może być naruszone. Co to znaczy, że Pismo nie może być naruszone? To znaczy, że Duch Święty nigdy nie będzie działał w inny sposób, niż określił siebie, oczywiście w prawidłowo rozumianym czytaniu, w Piśmie Świętym. Dlatego Pismo jest dla nas dobre. Jak świat światem, nie zdarzyło się, żeby Duch Święty zadziałał w fundamentalnych sprawach inaczej. Inaczej. Rozumiecie, o co chodzi? I to jest dla nas istotne, bo Duch Święty jest niezmienny. Jeżeli na przykład on jakąś tezę zamieścił w Piśmie Świętym, to on tą tezę cały czas ciągnie. I dla nas jest to szeroko pojęty dowód na działanie Ducha Świętego. Nie odwrotnie, nie na zasadach takich, że biorę pismo i wyłuskam z pisma jakieś rzeczy i powiem, tylko tak działa Bóg. Nie! Ale ja patrzę, jak działa Bóg i weryfikuję to poprzez ustanowione przez Niego zapisy w piśmie. Na przykład, mieliśmy różne manifestacje Ducha Świętego, kiedyś tutaj lataliśmy, beczeliśmy jak owce. Wielkie larum, oni beczą. Wszyscy są, tutaj jest Toronto Blessing, oni są wszyscy heretycy, pobeczą. Taki człowiek się ze mną kontaktuje, czemu wy beczycie w kościele? Ja mówię, no nie zawsze beczymy, no tam beczeliśmy trochę, pobeczeliśmy, teraz nie beczymy, no bo tak nie to, że my ciągle beczymy, nie jesteśmy jakimiś tam... Tak, no ciągle beczeć, to nudne. Mamy trochę
też szersze w ogóle jakieś poglądy i nasze umysły słyszę. Ja mówię, ale to jest, mówi, tego nie ma w piśmie. Ja mówię, czego nie ma w piśmie? Beczenie? Jak ty czytasz pismo? No, ale tam owce beczą. No mówię, no owce beczą. A dlaczego on nas nazwa owcami, a na przykład nie człowieku lodopałanki, na przykład moje. Tylko owce. Bóg lubi, jak się beczy. Generalnie, jeśli Bóg nazywa człowieka owcą, tak, to znaczy, że ta owca przez niego jest jaka? Akceptowana. Tak? I to, że ty beczysz, to nic dziwnego. Dlaczego masz nie beczyć? Powiem więcej, cokolwiek byś robił, tak, co robi stworzenie, to nic w tym złego. Dlaczego nie? Skąd ten pomysł? Przecież to jest w ogóle Bóg, który w ogóle zamieścił takie informacje w piśmie, że jest stworzenie, a każde niższe stworzenie podlega wyższemu stworzeniu. Nie ma żadnego problemu, aby wyższe stworzenie, rozumiecie, robiło to, co niższe stworzenie. Czemu? Bo może. Kiedy się bawimy z naszymi dziećmi, nie ma żadnego problemu. Kiedy się bawisz z dzieckiem swoim, pre ciebie i beczysz jak owca, jest w porządku. Pobeczysz w kościele, jest źle. Innym razem tutaj mieliśmy manifestację, że tam osiołkami byliśmy Pana i tam jedni na drugich jeździli, se w tej z powrotem i każdy był błogosławiony. I było dobrze, ludzie byli uzdrawiani, tam się przejechali jedno na drugim i było dobrze i Pan był z nami. Rozumiecie, o co chodzi? Ja mówię, a bo wy takie rzeczy robicie. Ja mówię, ale to co w tym złego? No kurczę, no albo no, nie bawisz się z dziećmi w konika, małość, wielki kaznodziejo. Nigdy nie brałeś dziecka na rana, na ten mówię i ha, 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 ha. Nie robię, a jak robisz to w kościele, źle. Bo gdzie to w piśmie napisane? Mówię, człowieku, w piśmie jest napisane, że Bóg jest dobrym ojcem. Czytałeś pismo w ogóle? Czytasz pismo? To dobry ojciec, jesteś dobry ojciec, jestem. Bawisz się w konika, bawię, on też. List do Efezjan. Wszelkie ojcostwo od Boga pochodzi, z nieba bierze swoje imię. Człowieku, jesteśmy, mamy wzorce, główne wzorce na jego obraz, jest to w Biblii. A bo wy się śmiejecie, śmiejecie. A co mamy robić? Ciągle płakać? Cały Kościół wszędzie płacze, my się śmiejemy. A czemu wy się śmiejecie? Nie wiem, bo śmiech to zdrowie. Śmiejemy się, no, a gdzie to w Biblii napisane, że się śmiejesz? Nie wiem, w wielu miejscach. No śmieją się ludzie, są zadowoleni. No Bóg jest dobrym ojcem, przyszedł po łaskota, gdzie jest ci dobrze. No rozumiesz, o to chodzi? To są bardzo proste sprawy. Natomiast generalnie ludzie nie umieją tego łączyć. Oni biorą odwrotnie, biorą pismo i mówią, szukają w tym piśmie, jak się zachować. Ja mówię, człowieku, to ty życie swoje masz przeżywać i patrzeć w pismo, rozumiesz, o co chodzi? Szukając szeregu różnych połączeń z tym, co przeżywasz. Bo może się zdarzyć, że będziesz przeżywał coś, co jest chore, patologiczne, nieboże jakieś. I to pismo ci pomoże wtedy wykryć błąd. Na przykład powiedzieć, nie, no tak się nie robi. No. Rozumiesz? Bo to ma złą intencję, bo to jest chore, bo to jest grzeszne. Pismo nie może być naruszone pod kątem takim, że są w nim zawarte prawidła Boże. Rozumiecie? Które są wyrazem serca Boga. I kiedy my coś przeżywamy, to pismo staje się dla nas pewnego rodzaju obrazem. Ale to nie oznacza, że jest tam każda forma czynności opisana i że nienaruszalność pisma polega na tym, że jak dokładnie nie robi się tak, jak coś jest napisane, czy nie przeżywa się, to jest grzech. No przecież w ogóle błagam. My masę rzeczy nie robimy, co jest w piśmie napisane, zgadza się? No przecież, prawda? Na przykład nie tworzymy organizacji zbrojnej, taką jak Dawid, i nie rabujemy sąsiednich miast, wyrzucając wszystkich do nogi, zabijając kobiety i dzieci, aby nie zostało śladów. No zgadza się? Nie robimy tego na co dzień. No on robi. No jest to w piśmie, prawda? No wielu rzeczy nie robimy, tak? No nie robimy.
Nie gwałcimy tam się nawzajem, czy coś tam innego. No nie robimy takich rzeczy, no nie palimy się ogniem w ogóle. Nie składamy się w ofierze, nie robimy tam w ogóle. My nie robimy masy rzeczy, które są w piśmie. Jakby nie od tej strony się na to patrzy. Przeżywamy życie z Duchem Świętym, a Pismo Święte jest dla nas pewnego rodzaju formą korekty, jakiegoś zabezpieczenia, informacji też dodatkowej, jakąś formą, która daje nam pouczenie w jakiejś dziedzinie, ale nigdy od strony Pisma nie podchodzimy do życia. To życie nasze, przeżywając, tak, ma za zadanie przyglądać się, co napisane w Piśmie, a nie odwrotnie. Nigdy odwrotnie. Z drugiej strony, zasady, które są w Piśmie nakreślone, są zasadami, na których możemy śmiało się oprzeć. Nie można ich naruszyć. I to Słowo też o tym mówi. Dlatego często, kiedy nauczamy, to ja mówię, słuchaj, taka jest prawda, stań na niej, a na 100% osiągniesz sukces. Na 100%. Bo Pismo nie może być naruszone. Drugi list Piotra, 1:20. Drugi list Piotra, 1:20. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. To znaczy, że nie można, to jest to właśnie, co religia w ogóle nie stosuje w ogóle, nie można dowolnie wyłożyć Pisma. Ruch apostolski, który prezentujemy, jest solą wokół szeroko pojętej religii, ponieważ my wyznaczamy, rozumiecie, kierunek interpretacji Pisma. I to jest cholernie bolesne, ale zawsze tak było, że to apostołowie wyznaczali kierunek interpretacji Pisma. Zauważacie to? To oni to robili. To oni to robili. Pierwsza osoba, która tak robi, to robi to Jezus. Nie wiem, czy wy widzicie, co robi Jezus z Pismem. Jezus bierze Stary Testament, bo tylko jest wtedy Stary Testament, i on, ów Jezus, interpretuje go z punktu widzenia Ducha Świętego. On nie bierze Pisma i nie mówi do nich, że domyślcie się, co się teraz dzieje. Tylko mówi tak. Na swojej osobie coś pokazuje i mówi tak. A teraz wam pokażę, gdzie tu napisano. I pokazuje odpowiednią formułę, odpowiednio zinterpretowaną. Pismo interpretujemy w Duchu Świętym. Stosujemy je proroczo. Ono szeroko może być zastosowane. Szeroko. Na przykład jest zapis w ogóle, że ten, kto je, niech nie krytykuje tego, kto nie je. Ten, kto nie je, niech nie osądza tego, kto je. Jest taki zapis. I teraz na czym polega prorocza interpretacja tego zjawiska? To zjawisko dotyczy szeregu różnych drugorzędnych rzeczy. A więc to słowo nam pokazuje, że drugiego człowieka nie możemy oceniać na poziomie drugorzędnych, czyli mniej istotnych spraw. On musi być w tym wolny. On musi być w tym wolny. Wolny człowiek. Wolny człowiek. Rozumiecie? Kiedyś tak ktoś przyjdzie do Gościa i mówi, czy jakiś czas temu to był ktoś przyszedł do mnie i mówi, u was wszyscy ćwiczą? Ja mówię, ale co ćwiczą? Czyli tak wszyscy ćwiczą siłowo. Bo ja bym też chciał tak ćwiczyć siłowo. Ja mówię, ale nie wiem, mówię, ja ćwiczę. Ja nikogo nie namawiam do ćwiczeń. Ja ćwiczę, bo ja uważam, że to jest dla mnie dobre, ale ja nie wiem, czy to dla ciebie jest dobre. A to nie wszyscy muszą ćwiczyć? Kto ci powiedział, że wszyscy muszą ćwiczyć? Ćwiczyć muszą? A bo czy u was na diecie wszyscy? Ja mówię, nie wiem, czy na diecie są wszyscy. Co mi obchodzi, czy ktoś na diecie? To sobie dieta. Rozumiesz, o co chodzi? To w ogóle to jest ktoś na diecie, niech będzie. Drugi nie jest, niech nie będzie. To jest jego prywatna sprawa. Ja w życiu nie będę z nim o tym rozmawiać. Ja się przyjdzie i poprosi. Ja nie chcę, ty co mnie to obchodzi? Rozumiecie?
wszyscy ćwiczą, wszyscy robią, nie wiem co robią. Ja lubię ćwiczyć, co ciężary. Ktoś idzie do litera, mówi, chcę poćwiczyć, mam ciężary. Rozumiem. Ale to w ogóle nie oznacza, w ogóle, że, to wszyscy ćwiczą, czy wszyscy w ogóle coś tam robią. Bo nie wolno tych rzeczy brać jako w ogóle rzeczy najważniejsze. Często ktoś mówił, a czemu tam u was na przykład, nie wiem, jakiś świąt nie obchodzicie? Ja mówię, ja nie wiem, dlaczego nie obchodzimy. No ja nie obchodzę. A czemu ludzie w kościele to nie? Może ktoś obchodzi. A wieczerza pańska? Ja mówię, ale co z wieczerzą? No wieczerza, nie robi się tak wieczerzy, ja mówię, bo czasu szkoda. Każdy chce mieć wieczerzę, to nie chce w domu zrobić, ja nie wiem. No chcesz mieć wieczerzę, codziennie miej wieczerzę. No błagam cię, no na grupach domowych, no miej wieczerzę. No ja nie wiem, chcesz, zrób sobie tu wieczerzę. No masz wino, tam stoi ze cztery butle. Rozumiesz, że to chodzi, kielich też jest. No masz takie parcie, chcesz tak dotknąć akurat Chrystusa. To no, dlaczego mamy wszyscy na każdym nabożeństwie spędzać, powiedzmy, tam jest ze 150 osób i teraz będziemy pół godziny wszyscy pili i jedli. Dlaczego? Po co mamy to? Bo możemy tak robić, no ale to będzie dłużej to wszystko trwało. No, wieczerza, to jest w ogóle, oni całe życie jedli ze sobą i pili. Takie były spotkania pierwszych chrześcijan, jedli, pili i to była wieczerza. Pójdziecie na kebab, weźmiecie sobie butelkę wina do ciebie, tylko się nie upić jak w kurencie. Rozumiem, że zachodzi. Będziecie mieli wieczerzę, halleluja, i będziecie zdrowi po kebabie. Bo to na was dobrze wpłynie. Odpowiednia interpretacja pisma, prorocza interpretacja. Rozumiesz? To wszystko musi być głębokie zrozumienie, że w ogóle jakiś zapis w piśmie, on nie może być jakkolwiek zinterpretowany. Jakkolwiek. Adwentysta dnia siódmego do mnie kiedyś tam dzwoni, a czemu wy nie obchodzicie soboty? Ja mówię, ale z czym nie obchodzimy tej soboty? No, no bo sobota jest ważna. A masz szabat? Ja mówię, mam w środę. Mówię, akurat mi wtedy wypadało, miałem wolne. Ja mam sobotę w środę, taki cud, mówię, charyzmatyczny. Mówi, bo pismo nie podlega dowolnemu wykładowi. Ono nie podlega temu. Ono musi być proroczo obejrzane i zadysponowane odpowiednio. I ostatni fragment. Dzieje apostolskie 8:30-31. 8:30-31. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza, jeżeli czy rozumiesz, co czytasz, ten zaś odpowiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył, żeby pismo mogło być dobrze rozumiane, trzeba być pouczonym. Stąd ludzie, którzy głęboko poznali pismo, pouczają tych, którzy tak głęboko go nie poznali. To proste. No jakże miałbym wiedzieć, co ja czytam? Potem siedział i czytał o baranku. Czujesz, jedzie se gość i czyta w ogóle o baranku prowadzonym na rzeź. Co to jest? Baranek prowadzony na rzeź dla człowieka z Etiopii, z Afryki jakiejś, zabitej dechami. Rozumiesz, co chodzi? On ma... Przecież on nie wie, co to jest. Baranek to jest baranek, prowadzony na rzeź, wiadomo, idą go zaraz. Ale kto to jest, co to jest, nie wiadomo. I przychodzi ewangelista namaszczony w Duchu Świętym, mówi, to chodzi o Jezusa. Jak temu Murzynowi mogłoby do głowy wpaść, że to o Jezusa chodzi jakiegoś? Musiał być pouczony. Bo pismo zawiera w sobie wiele aspektów, które są alegoriami różnymi, porównaniami, proroczymi obrazami. I trzeba być pouczonym. Rozumiecie? Dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby ludziom prostować ich krzywizny związane z pismem. Ja kocham pismo, ale umieściłem je w odpowiednim miejscu swojego serca. Badam je od lat, ale nie zostaję na tym, co mi podano. Idę głębiej. Nie boję się, i tego też nie wolno się bać, podważyć wielu różnych aspektów. Jeżeli zaczniesz badać, dowiesz się, że w Piśmie Świętym jest wiele nadwyrężeń. Różnych nadwyrężeń.
pisanej przez samych autorów. Tam są nadwyrężenia różne. Oni bronili swojego w ogóle wtedy terenu. Tam są różne, jak czytasz w Duchu Świętym Stary Testament, to widzisz, że są tam różne są w ogóle przepychanki polityczne, społeczne, różne rzeczy. Walki wewnętrzne. Rozumiecie? Nie każda rzecz, którą jak ci ludzie przeżywają, jest prawdziwa. Przeżywają też fikcyjne rzeczy. Jest wiele zaburzeń wśród ludzi. Rozumiecie? Trzeba te rzeczy rozumieć. Trzeba rozumieć, że różne rzeczy zostały powymyślane, dlatego że w tamtym czasie to było normalne. Dla nas dzisiaj prawda, wiecie, to, bo my żyjemy w filozofii greckiej. Prawda dla nas to jest coś takiego, że wykładzina jest szara, kolumna czarna, ściana jest biała. To tak myśli w ogóle umysł w filozofii greckiej. Ale żydowska filozofia jest inna. Tam można było bajki opowiadać. Można było w ogóle przyjść do kogoś i powiedzieć do niego tak, że mówi, szedł sobie Moshe drogą, spotkał Halinkę, rozumiesz, poszli tam dalej, rozumiesz, pobrali się. I teraz takiego czegoś w ogóle nie było, ale ten Żyd używa tej w ogóle przypowieści, żeby zobrazować jakąś duchową rzecz. Na przykład wszystkie przypowieści Jezusa to są baśnie wymyślone przez Niego. Po co? Żeby jakąś duchową rzecz określić. A nie, że teraz to jest, tak było na pewno, była droga, była halinka, był Moshe, oni poszli, oni się pobrali, oni mieli dom z kominem. Bo tak napisano w piśmie. Ty głupi jesteś całkiem. Weź z tego wyciągnij co trzeba, zrozum też w ogóle jaki to był czas, co tam się działo w tamtym czasie, jakie tam były historie. No przykład, no w ogóle, ale to czy tak, czy jest tam sanktuarium, bo w ogóle wymyślili, ile to na pewno tu był ten dom. I się religia na tym kręci, w ogóle lody potężne. Chodzi o to, żebyście zrozumieli, że musicie tą rzecz wy brać w swoje ręce. Nie wolno wam wziąć pisma, postawić go z boku i powiedzieć, tak powiada pismo i finito. Z drugiej strony nie wolno wam się nie liczyć z pismem. Powiedziesz, nie obchodzi mnie pismo, jestem prowadzony przez Ducha Świętego. Nie możesz tak powiedzieć. Musisz to umieć zbalansować sobie. Musisz użyć tego odpowiednio. Rozumiesz? Jesteś człowiekiem Bożym i musisz te rzeczy zrobić. Nie wolno ci się bać takich rzeczy. Nie wolno ci się bać takich rzeczy jak błędy w piśmie. Ludzie mówią, w piśmie nie ma błędów. W piśmie jest pełno błędów informacyjnych. Rozumiesz? W jednym zapisie Ewangelii jest, że spotkali jednego zdemonizowanego, w drugiej Ewangelii, że dwóch zdemonizowanych. Chrześcijanie nigdy nie powiedzą, że to jest błąd. Jeszcze nie spotkałem jednego chrześcijanina, który powiedział, to jakiś błąd jest. Tu jest jeden, a tu dwóch. Nie, nie, ja ci powiem, dlaczego tak jest. Kaznodzieja ci wyjaśnię zaraz. Nie, bo pismo się nie myli. Myli się. Na krzyżu, jeden na krzyżach opisuje, że jeden tam, że dwóch Jezusowi ubliżało, w innym zapisie jest, że tylko jeden już ubliżał, a drugi mówi, to ty jesteś w porządku, jesteś Synem Bożym, przebacz mi, zabacz mi tamte niebo. Rozumiecie? To są błędy. A wielokrotnie to są celowe zapisy, żeby coś osiągnąć, bo to byli Żydzi i to był patent. Dla Żyda nie ma żadnego problemu, żeby ci wcisnąć ciemnotę, aby cię doprowadzić w konsekwencji do prawdy. Ja to szanuję. Ja tak myślę. Ja niejednego człowieka wprowadziłem w błąd, potem sam go wyprowadziłem z tego błędu i postawiłem go na prawidłowej drodze. Bo inaczej w ogóle by tam nie wlazł. I robię to z pełną świadomością i determinacją, rozumiecie o co chodzi, przed Bogiem i przed człowiekiem. Bo wiem, że wielokrotnie nie można inaczej. Wiem, że wielokrotnie umysł człowieka jest tak otępiały, że jak go nie wezmę za rękę i nie będę mu przez pół godziny mówił, że idziemy na lizaka, rozumiecie? A będę go prowadził do dietetyka, to on nie pójdzie do tego dietetyka. A ja to będę prowadził, będę mu opowiadał o tym, że jaki cukier jest dobry, chodź, 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 tak, czyli zakres masz się w ogóle nawali, chodź, chodź. A potem go zamknę z dietetykiem na klucz i się będę modlił, żeby przyjął objawienie. Zastosuję metodę żydowską i się w ogóle tego nie boję. Wiecie dlaczego? Dlatego, że znam mojego Pana, który jest Żydem.
Znam mojego Pana, który jest Żydem. Wiem, jak On myśli. Jeśli Bóg stworzył naród izraelski, żeby Jego prezentował, to najbardziej, najbardziej przydatna mojemu umysłowi jest kultura Izraela, która jest w stanie stosować tak zwaną hyperbolę, czyli kontrolowane kłamstwo, aby osiągnąć cel. I mało ludzi to rozumie. Ale taka jest Biblia. Rozumiecie? Taka jest Biblia. Mateusz musiał napisać, że było dwóch zdemonizowanych. Wiecie, dlaczego w jego Ewangelii było dwóch zdemonizowanych, a nie jeden? Tak, bo to było do Żydów pisane. A ten naród musiał mieć zawsze dwóch świadków. Jedno świadectwo to było za mało. To trzeba było drugiego zdemonizowanego dokręcić. To go wziął, wymyślił. Zresztą nie Mateusz, bo to nie on pisał, tylko cała jego ekipa. To wymyślili tego drugiego zdemonizowanego. Po co? Żeby ich przyciągnąć. A jak już dostali, jak już uwierzyli w Mesjasza i zostali wypełnieni Duchem Świętym, to zapomnieli. I już się liczyło to, że idą do nieba. Rozumiecie, o co chodzi? Chodziło, żeby do nieba pójść. Żeby do nieba pójść. Oni rozumieli, że trzeba niebo zaludnić. Niebo zaludnić. Dlatego uczymy ludzi, wiecie, jak u nas funkcjonują ludzie, przebierają się na księży, za wszystkich innych, udają wszystko, co jest możliwe, żeby do nieba pójść, żeby ludzi doprowadzić. Też teraz nie oszukujecie. Ja mówię, i dobrze. Ważne, żeby do nieba poszli. Jakimkolwiek sposobem, mówi święty Paweł. Wśród Greków bądź jak Grek, wśród Żydów jak Żyd, wśród obrzezanych udawaj obrzezanego. Wśród nieobrzezanych w ogóle, nieobrzezanego w ogóle, nieważne jak, żeby do nieba doszli. Oni to rozumieli. Rozumiecie Pismo, jak to działa? To trzeba było coś zrobić. Marek pisał krótko, jasno. Czemu Marek pisał krótko, jasno, rzetelnie? Bo pisał do Rzymian. Rozumiecie? Rzymianie potrzebowali znaków, cudów. Mówi się, ale w Ewangelii Marka znaków, cudów jest dużo. Bo to patent. Bo Rzymian kręciły takie rzeczy. Znak na znaku, cud na cudzie. To im załadowali Ewangelię Marka. Piotr mówi do Marka, dawaj chodź, Marek pisz. Bo to nie Marek przecież miał Ewangelię. To jaki ewangelista z niego, to był pisarz. To przecież to Ewangelia Piotra jest. Piotr siedział, mówi, dawaj Marek pisz, spisuj tu wszystkie cuda. Piotrze, a spiszemy coś jeszcze więcej. Nie, nic tam więcej nie pisz. To do Rzymian idzie. Ten list to Rzymian. To Rzymianie muszą petardę dostać. Żadnej filozofii, żadnych w ogóle innych rzeczy, tam ma być znak na znaku, cud na cudzie, proszę Ciebie i koniec. Żadnych porażek. Zauważacie, że tam nie ma porażek? To jest Ewangelia bezporażkowa. Często ludzie mówią, ty jak mówisz swoje świadectwo jakieś, tak mówisz różnie. Mówię, to zależy, kto go mówi. Zależy. Łukasz to był w ogóle intelektualista lekarz. Do kogo pisał? Do Greków. Grecy potrzebowali wszystko mieć dokładnie, szczegół po szczególe, dziennikarski zapis. Łukasz mówi, nie ma problemu, wyładuję wam w ogóle każdy szczegół. Rozumiesz? Każdy szczegół. Ewangelia Jana, którą teraz przerabiamy, najsilniejszy pocisk, w ogóle różna od tamtych. Zajmuje się tylko i wyłącznie duchowym przekazem. Duchowym przekazem. Już w Ewangelii Jana to w ogóle nie obchodzi nikogo, czy Jezus stał z prawej, z lewej, z tyłu, czy po ścianach chodzi. Ważne jest to, jaki jest duchowy przekaz, tam jest doktryna podana. Ewangelia Jana jest doktrynalna. Ma być doktryna przyjęta i nieważne w tej chwili jak. Rozumiecie, jaka jest Biblia? Nie wolno wam Biblii złożyć w jakąś jednorodną formułę, bo się pomylicie. Z Duchem Świętym ją trzeba czytać. Z Duchem Świętym. Nie wolno się bać przyglądać na Żydów w ogóle i rozumieć ich, że przecież przez lata w ogóle czcili wiele bóstw. A byli tak otępiałym narodem, że Bóg dopiero był w stanie przemówić do pogańskiego króla Cyrusa, gdzie Izrael był wtedy w niewoli babilońskiej, że Bóg jest jeden. Pierwszy zapis biblijny, że Bóg jest jeden, jest wtedy, kiedy Izrael siedzi w pudlach 70 lat. I pogański król odbiera objawienie, jest bardziej otwarty niż wszyscy Żydzi do tej pory. Do tej pory okazuje się, że Żydzi nie byli narodem w ogóle czczącym jedynego Boga. Czcili wiele bogów, dlatego mieli wiele problemów.
a jednym z nich był Jahwe. Nie wolno się bać uznać, że Jahwe to było midiańskie bóstwo. Tak się nazywało. Jahwe. Midiańskie bóstwo. Bóg użył imienia bałwana, żeby się przedstawić Mojżeszowi. Rozumiecie? Bo Mojżesz właśnie od 40 lat żyje z córką midiańskiego kapłana i oddaje cześć midiańskim bóstwom. To Bóg mu się objawia jako midiańskie bóstwo. Bo Bóg nie ma z tym żadnego problemu. I na przykład taki obraz Boga, żeby zobaczyć, to trzeba naprawdę chcieć odważnie czytać Pismo. Ja jestem Jahwe. Jedno z bóstw midiańskich. A jestem największy tutaj. Z tych wszystkich. Bo on nie mówi, jestem jedyny, bo jeszcze Mojżesz nie zatrybi, że Bóg jest jeden. Na Mojżesza czachę to za grubo jest. On mówi, i tam na przykład istnieje informacja, że Bóg najwyższy, Bóg najwyższy, Bóg najwyższy. Jahwe Bóg najwyższy, Jahwe Bóg największy. Oni się modlą do Boga najwyższego. Potem do Boga jedynego już. To trzeba widzieć, umieć to czytać. Zachęcam was do głębokiej analizy Pisma, takim, jakie ono jest. Módlcie się, a Duch Święty was będzie po tym prowadził.